dniu dzisiejszym, 21 października, około godziny 11:00, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie, iż w miejscowości Sieniawka przy stawie trzcinowym pali się kompleks leśny, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia najbliższe jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu dzierżoniowskiego, jednostki OSP z terenu gminy Łagiewniki oraz trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Po przybyciu pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia, zastępu OSP Ligota, doszło do sytuacji, gdzie prawdopodobnie osoby, które zapruszyły ogień w lesie, niestety zderzyły się czołowo z nadjeżdżającym samochodem pożarniczym jednostki OSP Ligota. W wyniku tego zdarzenia kolejne jednostki, które zostały zadysponowane na miejsce zdarzenia, najechały na ten wypadek i w pierwszej kolejności, mimo trwającego pożaru lasu, zajęły się ewakuacją osób poszkodowanych z pojazdów, jak również rannych strażaków. Kierujący działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia podjął decyzję o zadysponowaniu tutaj na miejsce do Sieniawki kolejnych sił i środków z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Były to kolejne jednostki ochotniczych straży pożarnych z naszego terenu. Na miejsce przybyła również grupa operacyjna komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Zastępca komendanta powiatowego, który przejął dowodzenie, podzielił teren działań na 3 odcinki bojowe, a więc miejsce bezpośrednich działań przy zderzeniu samochodu osobowego z samochodem pożarniczym OSP Ligota, jak również utworzył 2 odrębne odcinki bojowe na pożar kompleksu leśnego. W wyniku tego pożar rozprzestrzeniał się w kierunku zabudowań tutaj przy zbiorniku wodnym w miejscowości Sieniawka, jak również na duży kompleks leśny po drugiej stronie tego stawu. Obecnie działania na miejscu jeszcze trwają. Bierze w nich udział 12 zastępów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Na miejscu pracuje również policja i pogotowie ratunkowe. Powołany został sztab celem pomocy tutaj kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi dla kierującego działaniem na miejscu zdarzenia. Na szczęście jest to tylko scenariusz ćwiczeń powiatowych, które komendant powiatowy jak co roku opracowuje na cele i potrzeby powiatu dzierżoniowskiego. Założeniem tych ćwiczeń jest pożar kompleksu leśnego, duży pożar kompleksu leśnego, gdzie chcemy sprawdzić podawanie wody na duże odległości, wykorzystując właśnie zasoby jednostek ochrony przeciwpożarowej, głównie z terenu naszego powiatu. Na chwilę obecną prawidłowo są realizowane działania przypisane jednostkom ochotniczym i Państwowej Straży Pożarnej na 3 epizodach, czyli wypadku drogowym oraz podawaniu wody na duże odległości, to jest na około 500 i 400 metrów. Za mną w chwili obecnej strażacy realizują działania, których celem jest podanie 4 prądów gaśniczych na źródło pożaru w lesie. Takie ćwiczenia są bardzo istotne, mają na celu realizację oraz doskonalenie umiejętności strażaków. Bardzo się cieszę, że może dojść do tych ćwiczeń, bo strażacy mogą wspólnie doskonalić swoje umiejętności, nie tylko ze sprzętem, który posiadają we własnych jednostek, ale także ze sprzętem innych oraz, co najważniejsze, doskonalą umiejętności działania między zastępami. Ćwiczenia są bardzo potrzebne, chociaż czas jest niespokojny, ale tym bardziej takie ćwiczenia powinny się odbywać. Jest to fajna sprawa, jeśli chodzi o koordynację, współdziałanie jednostek OSP z terenu powiatu. Wypróbowanie sprzętu, sprawdzenie, czy on jest kompatybilny, bo z tym bywa różnie i lepiej to sprawdzić na ćwiczeniach niż później kiedyś w akcji. Te działania są w różnych warunkach, o różnym poziomie trudności, dlatego też jest to dzisiaj w Sieniawce, w miejscu nie do końca znanym przez strażaków z innych zakątków powiatu, także zapoznają się i z tym miejscem, i z różnymi warunkami prowadzenia akcji ratowniczych. Siły i środki uczestniczące tutaj na miejscu zdarzenia to praktycznie jednostki OSP z całego terenu powiatu dzierżoniowskiego, zaangażowana jednostka ratowniczo-gaśnicza oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Z racji tego, iż są to ćwiczenia powiatowe, oczywiście zawsze tu informujemy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które również na tych ćwiczeniach jest obecne. Przedstawiciele pozostałych służb, komendant powiatowy Policji, dyrektor Aresztu Śledczego, przedstawiciele pogotowia ratunkowego tutaj na miejscu zdarzenia, jak również nasi lokalni włodarze, wójt gminy Łagiewniki, na którego terenie odbywają się te ćwiczenia powiatowe w tym roku, wójt gminy Dzierżoniów, z której to jednostki praktycznie poza gminą Łagiewniki największe siły i środki zostały zaangażowane tutaj w te ćwiczenia.
jak również inni zaproszeni goście. Wspieramy się wzajemnie, dlatego też dzisiaj zespół rozjemców składa się m.in. z dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelina oraz funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Ząbkowic Śląskich. Taki dobór rozjemców ma na celu taką obiektywną ocenę ćwiczeń. Ta ostatnia powódź pokazała, że ta koordynacja jest dobra, działanie jest szybkie i skuteczne i to też między innymi dzięki dobrej koordynacji ze Strażą Pożarną, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, z Policją i efekty odczuwają nasi mieszkańcy, po prostu nasi mieszkańcy w powiecie mogą się czuć przez to dużo bezpieczniej.